Witam Państwa serdecznie w YouTube na kanale Spółki Przewozy Regionalne. Znajdujemy się w Bydgoszczy, dokładnie na stacji Bydgoszcz Główna. Za mną widzicie Państwo, jak prezentuje się głowica tejże stacji. Widzimy normalną kolej o normalnych wymiarach, a za chwilę przeniesiemy się do świata znacznie mniejszej kolei, bowiem znajdujemy się w Laboratorium Prowadzenia Ruchu Pociągów należącym do Kujawsko-Pomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Bydgoszczy. Dokładnie to miejsce to największa w północnej Polsce makieta kolejowa. Tak więc oprócz tego, że pociągi są trochę mniejsze, wszystko na tej makiecie wygląda tak jak w prawdziwym kolejowym życiu. Laboratorium Prowadzenia Ruchu Pociągów, bo ta makieta tak się nazywa, powstała w roku 1981. Budowana była przez cały rok, od 1980 roku. Założeniem tej makiety i budowy tej makiety było właśnie szkolenie uczniów ze szkoły zawodowej i z technikum kolejowego. Makietę, tak jak powiedziałem, budowałem cały rok, ale przez te 32 lata została powoli modernizowana. Zmieniane były semafory, były zmieniane troszeczkę układy torowe, ale bardzo delikatnie i, no, że tak powiem, utwierdzała się i dzisiaj mamy to, co widzimy. Stół wielkości 7,5 metra na 3,5 metra. No, nie wiem, w jakim pokoju by się u nas to zmieściło. Natomiast kiedy organizujemy na Dzień Kolejarza bardzo często takie imprezy, gdzie przychodzą ludzie, już to są grupy niezorganizowane, z dziećmi swoimi, to najczęściej to nie dzieci, ale tatusiowie by chętnie się pobawili tutaj i poprowadzili ten ruch, który rzeczywiście można, że tak powiem, każdy laik mógłby tutaj poprowadzić, bo przecież tutaj nie ma nic, żadnej mądrości. Natomiast urządzenia są tak zabezpieczone, jak w rzeczywistości na kolei. Utwierdzenie drogi przebiegu, inaczej semafora nie wyświetlimy, kiedy droga nie jest ułożona i kontrola zajętości, kiedy jest tor zajęty, na ten tor nie możemy wpuścić następnego pociągu. Jest to tak zrobione i skonstruowane, jak w rzeczywistości to jest na kolei. Promujemy właśnie naszą firmę, żeby zachęcić do przewozów. A przecież my jesteśmy powołani do tego, żeby ludzi dowozić do pracy i na powrót do domu, i dzieci do szkoły, i młodzież do szkoły i ze szkoły. Właśnie my, Przewozy Regionalne.